Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara, część druga, rozdział pierwszy. Ciągnęło się to nieskończenie. Za jakiś czas wracała mu świadomość i w takich momentach docierało do niego, że dawno musiała zapaść noc, ale nawet nie myślał, by zwlec się z posłania. Wreszcie, gdy za którymś razem ocknął się i otworzył oczy, zobaczył, że już było jasno. Jakoś tak, jakby za dnia. Leżał na wznak na kanapie, wciąż nie mogąc się wyrwać z odrętwienia. Z ulicy dolatywały go, świdrujące w uszach, przeraźliwe krzyki i rozpaczliwe zawodzenia, które, nawiasem mówiąc, rozlegały się co noc, około 3:00, pod jego oknem. Zresztą, te właśnie wrzaski obudziły go. Pijacy z knajp wypełzają, pomyślał. Musi więc być 3:00. I nagle aż podskoczył na kanapie. Ejże, już więc 3:00. Usiadł i natychmiast wszystko sobie przypomniał. Nagle w jednej chwili wszystko stanęło mu przed oczyma. W pierwszym momencie pomyślał, że wariuje. Zrobiło mu się straszliwie zimno. Fale lodowatych dreszczy nachodziły nań co prawda już od dawna, ale ten chłód nie był spowodowany jak one gorączką, która pojawiła się, gdy spał. Teraz bowiem ni z tego, ni z owego spadł nań taki ziąb, że szczękając zębami bał się, iż je sobie powybija. Drgawki zaś, nad którymi nie był w stanie zapanować, spowodują poważne obrażenia. Otworzył drzwi i zaczął nasłuchiwać. W domu wszyscy spali. Ze zdziwieniem spoglądał na siebie, rozglądał się dookoła po całej izdebce i nie potrafił zrozumieć, jak mógł wczoraj, wchodząc tutaj, nie zamknąć drzwi na haczyk i rzucić się na kanapę, nie tylko nic z siebie nie zdejmując, ale nawet w kapeluszu. Zsunął mu się on zresztą z głowy i leżał teraz nieopodal bezgłowia kanapy, na podłodze. Co by sobie pomyślał ktoś, gdyby tutaj wszedł, że jestem pijany albo... Podbiegł do okna. Było już na tyle widno, że zaczął się bojaźliwie oglądać swoje ubranie od dołu do góry. A może zostały jakieś ślady? Patrząc jednak z oddalenia, niczego nie udało mu się dostrzec. Drżąc febrycznie, zdjął więc z siebie wszystko i jeszcze raz zaczął każdą rzecz dokładnie przypatrywać. Sprawdził wszystko. Każdy szef, każde zagięcie i chcąc mieć absolutną pewność, obejrzał każdą część swojej garderoby co najmniej 3 razy. Nie zauważył, jak się zdaje, niczego szczególnego. W każdym razie żadnych plam. Jedynie na pantalonach u samego dołu, w miejscu najbardziej podatnym na wystrzępienie, na zwisających nitkach dostrzegł zakrzepłe krople krwi. Sięgnął po wielki, składany kodzik i obciął dół pantalonów. Żadnych innych śladów krwi, jak się zdaje, nie było. Lekarz przypomniał sobie, że sakiewka oraz fanty, które zabrał z kufra staruchy, wciąż jeszcze leżą upchane pod jego kieszeniami. Leżą upchane po jego kieszeniach. Nie pomyślał do tej pory, by je stamtąd wyjąć i schować. Nie przyszło mu do głowy nawet wtedy, gdy oglądał części swojego ubrania. Cóż się z nim dzieje? Błyskawicznie zaczął wszystko wyjmować i rzucać na stół. Wydobywszy fanty i wywróciwszy nice nawet kieszenie, by przekonać się, czy czegoś w nich nie zostawił, cały ten stosik przeniósł do kąta. Tam, tuż przy samej podłodze, w pewnym miejscu odkleiła się tapeta, która odstawała od ściany. Natychmiast też zaczął wszystkie swoje łupy upychać za tę tapetę w utworzoną za nią przestrzeń. Zmieściło się. Wszystko. Sakiewka również. Pomyślał uradowany i zaczął apatycznie wpatrywać się w kąt, czy odklejona tapeta zbytnio się nie wybrzuszyła. Nagle zadrżał z przerażenia. Boże drogi, szepnął zdesperowany. Cóż ja wyczynię? Czyż to ma być schowek? Czyż tak się ukrywa łup? Prawdę mówiąc, nie pomyślał, że zdobyczą będą precjoza. Przypuszczał, że wpadną mu w ręce same tylko pieniądze i dlatego nie upatrzył sobie wcześniej odpowiedniego schowka. Z czego więc niby jestem teraz tak zadowolony? Pomyślał. To ma być kryjówka? Chyba już całkiem rozum mnie odebrało. I zupełnie wyczerpany usiadł na kanapie. Natychmiast też poczuł nieznośne, silne dreszcze. Odruchowo sięgnął po leżący tuż obok na krześle stary, ocieplany, zimowy, studencki paltot. Cały w dziurach. Nakrył się nim i prawie natychmiast zmorzył go sen i znowu opadły majaki. Pogrążył się w niebycie. Nie minęło jednak nawet 5 minut, jak raptownie się zerwał i niczym oszalały ponownie sięgnął po swoje palto. Jak mogłem zasnąć, zapomniawszy o najważniejszym? Tak jest, najważniejszym. Nie wyprułem pętli spod rękawa. Zapomniałem o tym. Przecież to może być dowód przeciwko mnie. W każdym razie niczego sobie poszlaka.
wrzapnął pętlę i co prędzej zaczął rwać ją na strzępy, które wpychał między bieliznę leżącą pod poduszką. Porwane kawałki płótna nie wzbudzą chyba podejrzeń. W każdym razie nie powinny, tak przynajmniej się zdaje. Powtarzał stojąc pośrodku izdebki i uważnie, zapiętymi aż do bólu nerwami, zaczął znowu rozglądać się dokoła, patrząc dosłownie wszędzie, omiatając wzrokiem nawet podłogę, czy jeszcze o czymś nie zapomniał. Pewność, że na niczym, nawet na własnej pamięci nie może teraz polegać, że stracił zdolność logicznego myślenia, stała się dlań katuszą, wręcz nie do zniesienia. Tak zaczyna się droga na stracenie. Czyżby to był już początek wstępowania na szafot? Zapewne tak. I rzeczywiście, nitki, które obciął od pantalonów, leżały na podłodze na samym środku izdebki, że każdemu, kto by tylko wszedł, natychmiast rzuciłby się w oczy. Coś niedobrego się ze mną dzieje, zawołał znowu, skrajnie zdesperowany. I wtedy przyszła mu do głowy dziwna myśl, że być może cała jego odzież jest zakrwawiona, że wszędzie jest mnóstwo plam, lecz on jeden tylko tego nie widzi, nie zauważa, albowiem przytępiła go się, albo wręcz zanikła jego zdolność postrzegania. Może umysł jego przestał pracować. Nagle przypomniał sobie, że przecież na sakiewce również była krew. Ba, znaczy, że i wnętrze kieszeni musi być zakrwawione, gdyż wtedy wsunąłem przecież do niej sakiewkę całą lepką od krwi. Błyskawicznie wywrócił kieszeń i tak też było. Na jej podszewce zobaczył krwawe ślady. A więc nie straciłem jeszcze zupełnie rozumu, a więc umysł mam sprawny i pamięć też jeszcze niezłą, skoro sam do tego doszedłem, sam na to wpadłem. Pomyślał z dumą, odetchnąwszy głęboko i radośnie pełną piersią. Po prostu chwilowe osłabienie spowodowane gorączką, przelotne zaćmienie. I wyrwał podszewkę z lewej kieszeni pantalonów. Właśnie w owej chwili promień słońca padł na jego lewy but. Na skarpetce, która wyglądała przez dziurę w bucie, dojrzał jakby jakieś rudawe piętno. Zdjął but. Rzeczywiście są plamy. Cały koniuszek skarpety nasiągnięty był krwią. Zapewne, przez nieuwagę, wdepnął wówczas w tamtą kałużę. Cóż jednak mam teraz z tym wszystkim zrobić? Gdzie schować tę skarpetę, strzępy pantalonów, podszewkę kieszeni? Zgarnął wszystko do ręki i stał pośrodku izdebki. Wrzucić do pieca? Przecież w piecu najpierw zaczną grzebać. Spalić? Ale jak? Nawet zapałek nie mam. Nie, najlepiej wyjść i wszystko gdzieś wyrzucić. Tak, najlepiej wyrzucić. Mam rotał, ponownie siadając na kanapie. I to zaraz, w tej chwili, niezwłocznie. Nie ruszył się jednak. Głowa opadła mu na poduszkę. Ponownie zaczęły nim wstrząsać lodowate, nieznośne dreszcze. Znowu naciągnął na siebie paltot. I na długo, jeszcze na dobrych kilka godzin, zapadł się w siebie. Ale w przebłyskach przytomności wciąż powtarzał, że dobrze byłoby zaraz, niezwłocznie, pójść gdzieś i wszystko to wyrzucić, by raz na zawsze się tego pozbyć i więcej tego nie oglądać. Kilka razy chciał nawet zwlec się z kanapy, ale nie był w stanie. Ostatecznie rozbudziło go głośne stukanie do drzwi. Żyjesz tam jeszcze? Otwórz, że nic tylko by spał, krzyczała. Krzyczała Anastazja, waląc pięścią w drzwi. Jak pies całymi dniami śpi. Jak pies? Otwieraj prędzej. Już 11:00. A może go w domu nie ma? Odzywał się męski głos. Ależ tak, to głos stróża. Co ku to sprowadza? Zerwał się i usiadł na kanapie. Serce łomotało mu tak, że aż dech zatykało w piersiach. Jak to go nie ma? A na haczyk to kto się zamknął? Obruszyła się Anastazja. Widzicie go, zamykać się zaczął. Że niby to jego samego mogą ukraść, czy co? Otwieraj, mądralo, obudź się. Czego oni chcą? Skąd tu stróż? Wszystko jasne. Wpuścić ich, czy też nie otworzyć? Nie otworzyć. Tak czy owak, to już koniec. Uniósł się nieco, wyciągnął rękę do przodu i zdjął haczyk. Jego alkówka była tak maleńka, że można było zdjąć haczyk, nie wstając z kanapy. Tak było. Przed nim stał stróż i Anastazja. Anastazja jakoś dziwnie mu się przyglądała. On z kolei, zdesperowany, zmierzył stróża wyzywającym spojrzeniem. Ten milcząc podał mu najzwyklejszy, złożony we dwoje papier, zapieczętowany butelkowym lakiem. Wezwanie do urzędu, powiedział po wręczeniu mu papieru. Jakiego urzędu? Wiadomo jakiego. Znaczy na policję, do komisariatu. Na policję? A to po co? A ja skąd mam wiedzieć? Jest wezwanie, to trzeba iść. Uważnie mu się przyjrzał, rozejrzał dookoła, po czym wykręcił się napięcie, najwyraźniej chcąc odejść. Czyżby choroba się całkiem rozłożyła? Spytała Anastazja, nie spuszczając z niego oczu. Stróż również odwrócił głowę. Od wczoraj gorączkuję, dodała. On zaś, nie odezwawszy się na to ani słowem, ściskał tylko w dłoni papier, wciąż nie łamiąc pieczęci. Lepiej jednak poleż sobie, ciągnęła dalej Anastazja, najwyraźniej zdjęta litością, zobaczywszy, że chce się podnieść z kanapy. Choryś, to nie chodź, nie pali się. A co tam masz w ręce?
Spojrzał, trzymał w prawej ręce obcięte strzępy pantalonów, skarpetę i podszewkę, którą wyrwał z kieszeni. Spał, nie wypuszczając tego z ręki. Już później, gdy zastanawiał się nad tym wszystkim, przypomniał sobie, że nawet budząc się na chwilę, półprzytomny od trawiącej go gorączki, kurczowo ściskał te gałganki w dłoni, po czym znowu zasypiał. Patrzcie go, nazbierał jakichś tam łachmanów i śpi z nimi niczym z jakimś skarbem. I na sesję zaniosła się swoim piskliwym, nerwowym śmiechem. Momentalnie wsunął wszystko pod paltot i zaczął uporczywie się w nią wpatrywać. Choć w owej chwili nie był w stanie myśleć logicznie, czuł, że nie tak będą się nim obchodzić, gdy przyjdą po niego. Ale po co wzywają go na policję? Herbaty chcesz? Chcesz czy nie? Przyniosę, trochę zostało. Nie, pójdę. Już wstaję, wymamrotał wstając. Poczekaj, a po schodach to dasz radę zejść? Dam. Jak chcesz. I wyszła w ślad za stróżem. Natychmiast też podbiegł do okna, by dokładnie obejrzeć skarpetę i strzępy pantalonów. Plamy są, lecz prawie niezauważalne. Wszystko się już zabrudziło i zatarło, a nawet wyblakło. Ktoś nieuprzedzony niczego nie dostrze. A więc Anastazja, należy przypuszczać, patrząc z daleka, chwała Bogu, niczego nie mogła zauważyć. Wtedy, drżąc, rozpieczętował wezwanie i zaczął czytać. Wczytywał się długo, nie mogąc zrozumieć, o co chodzi, aż wreszcie dotarło do niego. Było to najzwyklejsze, typowe wezwanie z policji, by stawił się w dniu dzisiejszym o 9:30 w komisariacie dzielnicowym. Co to może znaczyć? W jakiej to sprawie mnie wzywają? Czego może ode mnie chcieć policja? I dlaczego właśnie dzisiaj? Dręczył się w myślach, nie mogąc wyjść ze zdumienia. Jezu Chryste, szybciej by się to wszystko skończyło. Chciał nawet paść na kolana, by odmówić modlitwę, lecz zebrało mu się na śmiech. Nie dlatego, żeby nie wierzył w jej skuteczność, ale dlatego, że właśnie o niej pomyślał. Zaczął się więc pospiesznie ubierać. Wpadłem, niechybnie wpadłem, ale teraz to już jest bez znaczenia. Włożę skarpetę, przyszło mu nagle do głowy. Jeszcze bardziej się zabrudzi i wszelkie ślady znikną. Ledwie jednak ją włożył, natychmiast ściągnął z obrzydzeniem i przerażeniem. Zdjąwszy ją, przypomniał sobie, że nie ma innej. Włożył ją więc ponownie i znowu się roześmiał. Nic innego, tylko chodzi o tę sprawę. Wszystko zostało z góry ukartowane, a wezwanie to wyłącznie forma. Przyszło mu mimo woli do głowy, jakby jakaś myśl brzegiem zahaczyła jego umysł i dreszcz przeszył jego ciało. A jednak nałożyłem. Skończyło się więc na tym, że w niej pójdę. Śmiech ustąpił miejsca desperacji. Nie, to jest ponad moje siły, pomyślał. Nogi się pod nim uginały. To ze strachu, burknął do siebie. Gorączka sprawiała, że ból i zawroty głowy się potęgowały. Proszę, jacy sprytni. Chcą zwabić mnie podstępem, a potem nagle zbić z pantałyku, myślał schodząc ze schodów. Paskudne jest to, że mam gorączkę. Mogę więc palnąć jakieś głupstwo niepotrzebnie. Na schodach przypomniał sobie, że wszystkie fanty nadal leżą w owej wnęce za tapetą, a tymczasem oni specjalnie wybabili mnie z domu, by pod moją nieobecność przeprowadzić rewizję. Uprzytomnił sobie i przestanął. Ogarnęła go jednak taka rozpacz i, jeśli można się tak wyrazić, taki strańczy cynizm, że machnął ręką i poszedł dalej, byle tylko szybciej. Na ulicy znowu panował upał nie do zniesienia. W ciągu tych wszystkich dni mogłaby spaść choć kropelka deszczu. I znowu wszędzie kurz, cegły, wapno, znowu fetor bijący ze sklepików i szynków, znowu co krok pijani Finlandczycy, trudniący się roznoszeniem towarów po domach i rozwaleni na kozłach dorożkarze. Słońce świeciło mu prosto w oczy, które z bólu musiał aż zamykać. Zawroty głowy zaś stały się wręcz nie do zniesienia, co na ogół przydarza się ludziom, którzy w gorączce nagle wychodzą na ulicę w upalny, słoneczny dzień. Doszedł do rogu ulicy, w którą wczoraj skręcił, trwogą i udręką rzucił wzrokiem w głąb tej ulicy, by spojrzeć na tamten dom. I natychmiast spuścił oczy. Jeśli wezmą mnie na spytki, przypuszczalnie wszystko im wyjawię, pomyślał dochodząc do kamienicy, w której mieściły się biura komisariatu. Komisariat dzielnicowy znajdował się jakieś ćwierć wiorsty od jego domu. Jego siedziba dopiero co została przeniesiona w to nowe miejsce, do jednego z lokali na czwartym piętrze nowo wzniesionego budynku. Do poprzednich pomieszczeń biur policyjnych zdarzyło mu się zajść kiedyś przypadkiem, ale było to bardzo dawno. Wchodząc teraz na podwórze już przy bramie dostrzegł, że z klatki schodowej po prawej stronie wyszedł właśnie jakiś jegomość z księgą meldunkową w ręku. Zapewne jest to stróż, a więc to musi być tam. I na wyczucie zaczął wspinać się po schodach. Nie miał bowiem ochoty zasięgać u kogokolwiek informacji. Wejdę, padnę na kolana i wszystko wyznam.
pomyślał, znalazłszy się na czwartym piętrze. Schody były wąskie, strome i zaśmiecone. Kuchnie wszystkich mieszkań na wszystkich czterech piętrach wychodziły na te właśnie schody i przez cały dzień ich drzwi otwarte były na oścież. Dlatego też panował tam straszliwy zaduch. Kręciły się też na nich, wchodząc i schodząc, różne indywidua, a to stróże z księgami meldunkowymi pod pachą, a to posłańcy policyjni oraz stójkowi, jak również przedstawiciele plebsu obojga płci, czyli zwykli interesanci. Drzwi do pomieszczeń komisariatu również były szeroko otwarte. Wszedł i zatrzymał się w poczekalni. Stali tutaj, oczekując, jacyś mężczyźni. Również i tutaj zaduch był potworny, a przy tym omdłości przyprawiał bijący w nos fetor z jęczałej farby, którą wymalowano tu ściany, a która nie zdążyła jeszcze wyschnąć. Poczekawszy chwilę, postanowił wejść dalej, przycisnąć się do następnego pokoju. Straszliwa niepewność pchała go nieustannie naprzód. Nie zwracał na niego uwagi. W drugim pokoju zobaczył siedzących tam i coś bazgrzących kilku skrybów, przy czym ubrany wcale nie lepiej od niego, na pierwszy rzut oka, sprawiający więc raczej podejrzane wrażenie. Zwrócił się do jednego z nich. — Czego chcesz? — pokazał wezwanie. — Jesteś studentem? — zapytał tamten, spojrzawszy na wezwanie. — Tak, byłem studentem. Skryba przyjrzał mu się bez najmniejszego zaciekawienia. Był to jakiś rozczochrany młodzian, z którego wzroku nic wyczytać nie było można. — Taki to nic nie powie, bo takiemu jest wszystko obojętne — pomyślał Raskolnikow. Niech pan idzie do kancelisty, któremu podlega całe biuro, powiedział skryba i wyciągnąwszy palec przed siebie, wskazał na ostatni pokój w głębi amfilady. Przeszedł więc do tamtego pokoju, czwartego z kolei, jeśli liczyć od poczekalni. Równie niewielkiego jak pozostałe, też przepełnionego interesantami, z tym, że bardziej schludnie odzianymi. Wśród tłoczących się osób były dwie damy. Jedna w żałobie, ubogo ubrana, siedząca przy biurku naprzeciw kancelisty i pisała coś pod jego dyktando. Druga, z purpurowymi plamami na twarzy, cała w pąsach, okazała jej postury, otyła niewiasta, może nieco nazbyt wyelegantowana, z przypiętą do piersi broszką wielkości herbacianego spodeczka, stała z boku, jakby na coś czekając. Raskolnikow podał kanceliście swoje wezwanie. Ten tylko zerknął na papierek i powiedział, proszę czekać. Po czym znowu całą uwagę poświęcił damie w żałobie. Poczuł się znacznie lepiej, a więc niewątpliwie nie w tej sprawie. Zwolna zaczął więc nabierać rezonu, ze wszech sił, starając się przekonać samego siebie, że musi się trzymać i nie pozwolić, by wtrącono go z równowagi. Byle głupstewko, najmniejsza nieostrożność mogą sprawić, że się zdradzę. Szkoda, że nie ma tu czym oddychać, dodał. Duszno. W głowie coraz bardziej mi się kręci. I rozum też coraz bardziej mi się mąci. Odnosił wrażenie, jakby cały był jednym wielkim chaosem. Bał się, że straci panowanie nad sobą. Starał się myśleć o czymkolwiek, o czymś zupełnie obojętnym, byle nie o tym, co go gnębiło, ale zupełnie mu się to nie udawało. Nawiasem mówiąc, ogromnie irytował go kancelista. Chciał coś wyczytać z jego oblicza, rozgryźć go. Był to bardzo młody człowiek, lat 22. O pociągłej, ruchliwej fizjonomii, wyglądający jednak znacznie poważniej, ubrany wedle najświeższej mody, przy czym wszystko leżało na nim szykownie. Włosy miał wypielęgnowane, wypomadowane, starannie zaczesane z przydziałkiem po środku, a na delikatnych palcach o wypolerowanych paznokciach miał mnóstwo sygnetów i pierścieni. Kamizelka zaś przyozdobiona była kilkoma złotymi łańcuszkami. Z pewnym obecnym tutaj cudzoziemcem zamienił nawet ze dwa słowa po francusku, przy czym wyszło mu to całkiem nieźle. Luizę Iwanowną, usiadłaby pani wreszcie? Rzucił mimochodem do wystrojonej, całej w pąsach damy, która wciąż stała, jakby nie mając śmiałości usiąść, chociaż tu obok niej stało krzesło. Iść danke, odrzekła cichym głosem i szeleszcząc jedwabiem osunęła się na krzesło. Jej jasnobłękitna suknia obszyta białą koronką rozdęła się wokół krzesła niczym balon, zajmujący niemal pół pokoju. Rozszedł się zapach perfum. Damę najwyraźniej krępowało to, że zajmuje tyle miejsca i rozsiewa wonności. Uśmiechała się więc tylko nieśmiało, choć z nazbyt frywolną zalotnością, najwyraźniej stropiona. Sprawa damy w żałobie wreszcie dobiegła finału i kobieta zaczęła się zbierać do wyjścia. Nagle, z hałasem, z niejakim junackim fasonem, dziwacznie jakoś podrzucając ramionami, wszedł policjant w randze oficera. Rzucił na biurko czapkę ze znakiem służbowym na przedział otoku i rozsiadł się w fotelu. Zobaczywszy go, wystrojona dama zerwała się z krzesła i z jakimś szczególnym rozzanieleniem zaczęła dygać. Oficer jednak nie zwrócił na nią najmniejszej uwagi. Ona zaś nie odważyła się ponownie usiąść. Był to porucznik, zastępca naczelnika komisariatu. O szczeciniastych,
rudych, sterczących na boki wąsach i drobnych rysach twarzy, na której nic poza nachalnością się nie malowało. Zdegustowany spojrzał spod łba na Raskolnikowa. Jakoś nie pasowała do jego łachmanów hardość, jaką ten oberwaniec zdemonstrował. Raskolnikow popełnił bowiem tę nieostrożność, że zbyt natarczywie zaczął się w niego wpatrywać, czym tamten poczuł się jakby dotknięty. A ty po coś tu przylazł? Krzyknął najwyraźniej zdziwiony, że taki łachmaniarz nie traci pewności siebie pod jego miotającym ogromem wzrokiem. Kazano mi się tutaj stawić. Dostałem wezwanie, wykrzycił Raskolnikow. To sprawa o wyegzekwowanie od niego pieniędzy. Od tego właśnie studenta, pospieszył z wyjaśnieniem referent, odrywając się od jakiś akt. Proszę, i posunął Raskolnikowi księgę, wskazując na odpowiednie w niej miejsce. Niech pan czyta. Pieniędzy? Wyegzekwowanie? Zastanowił się Raskolnikow. A więc na pewno nie o tamto chodzi. I poczuł taką radość, że aż zadrżał. Zrobiło mu się nagle straszliwie, niewypowiedzianie lekko na duszy. Jakby kamień spadł mu z serca. O której to godzinie miałeś się tutaj stawić? Zawołał porucznik, nie wiedzieć czemu, coraz bardziej rozwścieczony. Przecież masz tam napisane, że o 9, a teraz idzie już na 12. Wezwanie przyniosono mi kwadrans temu. Głośno, jakby z przekąsem, rzucił Raskolnikow, który również, niespodziewanie dla samego siebie, mocno się zirytował, znajdując w tej wymianie zdań niejaką przyjemność. Wystarczy chyba, że będąc chorym, z gorączką w ogóle przyszedłem. Proszę mi tu nie podnosić głosu. To nie ja głos podnoszę, gdyż mówię zupełnie spokojnie. Wydziera się zaś pan, właśnie na mnie. Jestem studentem i nie pozwolę na siebie krzyczeć. Zdenerwowało to porucznika do tego stopnia, że w pierwszej chwili zapomniał języka w gębie, a tylko jakieś bryzgi śliny wylatywały z jego ust. Skoczył na równe nogi. Milcz pan, proszę uszanować autorytet urzędu, a więc bez grubiaństwa, szanowny panie. Pan również znajduje się w urzędzie. Raskolnikow podniósł głos. I nie tylko pan krzyczy, ale jeszcze papierosa pali, czym uwłacza instytucji państwowej, a nam wszystkim ubliża. Powiedziawszy to, Raskolnikow poczuł się niewypowiedzianie usatysfakcjonowany. Kancelista patrzył na nich, uśmiechając się pod nosem. Krewkiemu porucznikowi najwyraźniej utarto nosa. A panu nic do tego, zawołał wreszcie nienaturalnie głośno. Ma pan udzielić stosownych wyjaśnień w sprawie, w której został tutaj wezwany. Proszę mu dać do przeczytania pismo, Aleksandrze Grigoriewiczu. Skargę na pana do nas skierowano. Od płacenia komornego się uchyla. Widzicie go, jaki sprytny sokolik nam tu pod kolicy zaczął fruwać. Raskolnikow już go jednak nie słuchał. Pospiesznie bowiem złapał papier, chcąc jak najszybciej dowiedzieć się, w czym rzecz. Przeczytał raz i drugi, ale niczego nie zrozumiał. O cóż właściwie chodzi? Zapytał referenta. Żąda się od nas, abyśmy na podstawie załączonego weksla ściągnęli od pana pieniądze. Powinien pan albo zaraz zapłacić gotówką ze wszystkimi kosztami egzekucji, procentami i innymi opłatami za zwłokę, albo złożyć pisemne oświadczenie co do terminu, w którym będzie mógł zwrócić dług, a równocześnie zobowiązać się, że do chwili jego spłacenia nie wyjedzie pan ze stolicy, jak też nie będzie pan sprzedawać ani ukrywać posiadanego mienia. Właściciel weksla zaś będzie mógł je spieniężyć, a z panem postąpić wedle prawa. Ale ja przecież nikomu nie jestem nic winien. Nie wnikamy w to. Do nas wpłynął niewykupiony w terminie i urzędowo oprotestowany weksel na 115 rubli, wystawiony przez pana 9 miesięcy temu wdowie po asesorze kolegialnym Zarnicy Nowej, która odsprzedała go nadwornemu radcy Czebarowowi, który wzywa pana do jego wykupienia. W związku z jego oprotestowaniem zaprosiliśmy tutaj pana. Czyżby to była sprawka mojej gospodyni? Gospodyni, nie gospodyni, jaka to różnica? Kancelista spoglądał na niego z uśmiechem politowania, a zarazem z niejakim triumfem, jak na rekruta, który właśnie znalazł się pod ostrzałem. No jak się teraz czujesz, nieboraku? Jego teraz nie obchodził jednak ani weksel, ani sposób ściągania pieniędzy. W tej chwili nie wzbudzało to w nim najmniejszej trwogi, a nawet nie zaprzątało jego uwagi. Stał, czytał, słuchał, odpowiadał, gdy go pytano, a nawet sam zadawał pytania. Wszystko to jednak czynił machinalnie. W owej chwili całe jego jestestwo przesycone było bez reszty zadowoleniem ze zwycięstwa instynktu zachowawczego. I radością z uratowania się przed grożącym mu niebezpieczeństwem. Na bok więc poszły wszelkie spekulacje i analizy, przewidywania i odgadywania przyszłości, wątpliwości i pytania.
Był to moment całkowitej, bezgranicznej, czysto zwierzęcej radości. I w tym właśnie momencie rozszalała się w pokoju swoistego rodzaju burza z piorunami. Porucznik, który wciąż nie mógł pogodzić się z okazanym mu brakiem szacunku i wręcz gotowało się w nim wściekłości, najwyraźniej chciał podratować swą urażoną ambicję i zaczął ściskać gromy na nieszczęsną, okazałej postury niewiastę, która od chwili jego wejścia do pokoju wpatrywała się w niego z arcygłupim uśmiechem. Ach ty taka, siaka i owaka, ryknął nagle na całe gardło. Dama w żałobie już wyszła. Co tam znowu z zeszłej nocy się u ciebie wyprawiało, he? Znowu wstyd i hańba na całą ulicę. Znowu urządzasz draki i pijatyki. Stęskniłaś się jak widzę za zakładem poprawczym. Przecież już ci mówiłem, uprzedzałem cię 10 razy, że za 11 nie popuszczę. Ach ty taka, siaka i owaka, znowu w swoim żywiole. Papier wypadł Raskolnikowi z rąk. Spojrzał ze zdziwieniem na korpulentną damę, która tak bezceremonialnie obrzucano wezwiskami. Szybko jednak zrozumiał, w czym rzecz i natychmiast cała ta historia zaczęła przyciągać jego uwagę. Przysłuchiwał się jej rozbawiony, a nawet chciało mu się śmiać. Wreszcie napięcie całkowicie go opuściło. Ilio Pietrowiczu, zaczął mitygująco kancelista. Jednakże urwał, wyczekując na sposobniejszą chwilę. Widział bowiem z własnego doświadczenia, że rozszalałego porucznika nie sposób inaczej powstrzymać, jak tylko chwyciwszy go za rękę. Jeśli chodzi o korpulentną damę, to początkowo zadrżała, słysząc miotane pod swoim adresem gromy. Rzecz jednak zadziwiająca. Im dosadniej i siarczyściej jej wymyślano, tym twarz jej przybierała coraz bardziej błogi wyraz i coraz bardziej czarująco uśmiechała się do rozgniewanego porucznika. Przestępowała z nogi na nogę, to znów na moment przysiadała i nagle wstawała, bez nóg dreptać w miejscu. Z niecierpliwością czekała na chwilę, w której wreszcie dane jej będzie wtrącić swoje słowo. I doczekała się. Żaden halas i draka u mnie nie był, zaczęła nagle sypać słowami, jakby kto grochem rzucił o ścianę. Po rosyjsku wysławiała się z wyraźną szwabską naleciałością i przy tym sprytnie. Panie kapitan, i żaden skandal, a oni przyjść pijani i ja to wszystko opowiem, panie kapitan, i ja nie winna. Mam przyzwoity dom, panie kapitan, i ja zachowuję przyzwoitość. Panie kapitan, i ja zawsze chciał wszelki skandal, a oni przyjść zupełnie pilani i potem znowu 3 butelka zamówił, a potem jeden podniósł noga i zaczął noga na fortepian grać i to już całkiem niedobrze, bo to przyzwoity dom i on gans fortepian polamał i to już całkowity brak wszelkich manier, co ja skazal. A on butelka wziął i zaczął wszystkich styl butelka szturchać. I tutaj ja szybko stróż wezwał i Karl przyjść i on wziął Karl i oko podbił, u Henteretta też oko podbił, u mnie 5 razy w policzek uderzył. I to tak nieładnie, bo to przyzwoity dom, panie kapitan, i jak krzyczał, on na kanał okno otworzył i zaczął przez okno kwiczeć jak proszę i to już wstyd. Jak można przez okno na ulicę, jak proszę kwiczeć, i to wstyd. A fe. I Karl stylu chwycił go za frak i od okna zaczął taszczyć. I to prawda, panie kapitan, że jemu rozerwar sejny rok. I wtedy on krzyczał, że jemu man mus 15 rubli strafę zapłacisz. I ja sama, panie kapitan, 5 rubli jemu za sejny rok zapłacił. I to nieszlachetny gość, panie kapitan, i każdy skandal tylko robił. Ja, mówił, ja was będzie wielka satyra gedruckt. Ja do wszystkich gazet o tobie wszystko mogę napisać. Znaczy się, jakiś zmyślacz. Tak jest, panie kapitan, i taki niezacny gość w mój zacny dom przychodzić. No, wystarczy tego. Mówiłem ci już, nieraz ci przemawiałem do rozumu. Ilio Pietrowiczu, kancelista znowu przerwał mu mitygująco. Porucznik błyskawicznie spojrzał na niego. Ten tylko wymownie pokiwał głową. A więc mówię ci po raz ostatni. Szacowna Lawizo Iwanowno, tym razem jest to naprawdę ostatni raz, ciągnął dalej porucznik. Jeżeli znowu w twoim przyzacnym domu wybuchnie skandal, to obiecuję ci, że o cuchumdert, by użyć górnolotnego wyrażenia, się nie wywiniesz. Słyszysz? A więc jakiś tam literacina,
dziennikarzyna 5 rubli w zacnym domu, za oberwaną połę fraka żąda? Proszę, jak to się dzisiaj cenią my różni zmyślacze, wąs tymi blageriami. I rzucił pogardliwe spojrzenie w stronę Raskolnikowa. Nie dalej, jak przedwczoraj, w jednej z knajp także zdarzyła się następująca historia. Zjadł taki jeden obiad, a zapłacić nie chce. Jak nie będziecie cicho, na was taką satyrę sklecę, że się nie pozbieracie. Albo w zeszłym tygodniu inny osobnik tego pokroju na parostatku najwulgarniejszymi słowami zelżył żonę i córkę radcy stanu, najczcigodniejsze osoby na świecie. A nieco wcześniej jednego takiego z cukierni wyrzucili. Oto jacy oni są, ci literaci, studenci, krasomówcy. Tfu! A ty wynoś się stąd, sam do ciebie kiedyś zajrzę, a wówczas miej się na baczności. Zrozumiałaś? Luiza Iwanowna z uprzejmą skwapliwością zaczęła kłaniać się na wszystkie strony i w landasach cofała się do drzwi. W drzwiach jednak, idąc tyłem, zderzyła się z pewnym przystojnym oficerem o miłej, pogodnej twarzy i wspaniałych, gęstych, jasnoblond bokobrodach. Był to Nikodem Fomicz we własnej osobie, naczelnik komisariatu. Luiza Iwanowna omal nie przysiadła z wrażenia na podłodze, po czym drobnymi kroczkami wybiegła z kantoru. Znowu grzmoty, znowu gromy i pioruny, rozszalała się trąba powietrzna i zaczął donić huragan. Uprzejmym, przyjacielskim tonem zwrócił się Nikodem Fomicz do Ilii Pietrowicza. Znowu stworzył pan serduszko, znowu się pan uniósł, aż na schodach było słychać. No a jakże, wycedził przez zęby niedbale, choć z respektem Ilia Pietrowicz. Prawdę mówiąc, z ust jego wyleciał jakiś nieartykułowany dźwięk. Przechodząc z jakimiś aktami do drugiego biurka i za każdym krokiem malowniczo podrzucał a to jednym, a to drugim barkiem. Noga do przodu też i brak. Bark. Niech pan tylko popatrzy. Ma pan tutaj przed sobą imćpana, zmyślacza. Ongisiejniejszego studenta, to znaczy relegowanego studenta, który za mieszkanie nie płaci. Weksli powystawiał, a wyprowadzić się nie chce. Tylko skargi nieustannie na takich, jak on, napływają. A jeszcze z pretensjami, że w jego obecności miałem śmiałość papierosa zapalić. Sam taki zachowuje się grubiańsko, zresztą wystarczy na niego tylko spojrzeć. Stoi teraz przed panem w całej swojej ujmującej okazałości, szanowny panie. Ubóstwo wstydu nie przynosi, przyjacielu. Ale nie o tym teraz, bo pan, jak wiadomo, zaraz wybucha jak beczka z prochem. Żadnej przygany nie jest pan w stanie puścić płazem. Musiał go pan przypuszczalnie czymś urazić. Poczuł się więc dotknięty i nie mógł się powstrzymać, mówił dalej Nikodem Fomicz, po czym uprzejmie zwrócił się do Raskolnikowa. Niepotrzebnie, proszę pana, to dobroci człowiek. Powiadam panu, tylko istny proch. Zapali się, wybuchnie. I po wszystkim. Wszystko przyszło jak ręką odjął. Tak naprawdę to ma złote serce. Już w pułku wołano na niego porucznik Proch. A jakiż to wyborowy był pułk, zawołał Ilia Pietrowicz zadowolony, bo to mu mile schlebiało, jednak wciąż jeszcze naburmuszony. Raskolnikow poczuł nagle nieodpartą chęć powiedzenia im wszystkim czegoś niezwykle miłego. No zlitujcie się, kapitanie, zaczął bezceremonialnie zwracając się do Nikodema Fomicza. Niech się pan postawi na moim miejscu. Gotów jestem przeprosić porucznika, jeśli w czymkolwiek mu uchybiłem. Jestem ubogim, w dodatku w tej chwili chorym studentem, udręczonym. Tak właśnie powiedział, udręczonym. Swoim ubóstwem. Jestem byłym studentem, albowiem obecnie jestem w stanie samego siebie utrzymać, ale gdy tylko dostanę pieniądze, mam matkę i siostrę. Mieszkają w guberni ryskiej. Przyślą mi pieniądze i wtedy zapłacę. Moja gospodyni to uczciwa kobieta, ale do tego stopnia rozzłościła się tym, że wymówiono mi lekcję i nie płacę jej już 4 miesiąc komornego, że nawet obiadów mi nie wydaje. Zresztą absolutnie wyleciało mi z pamięci, że kiedyś wystawiłem jakiś weksel. A teraz żąda ode mnie jego wykupienia, a przecież nie jestem w stanie wykupić go w tej chwili, co sami panowie widzicie. Nie nam w to wnikać, ponownie dodał się kancelista. Ależ całkowicie się z panem zgadzam, proszę mi jednak pozwolić wyjaśnić wszystko do końca, kontynuował swą orację Raskolnikow, kierując jednak swe słowa nie do kancelisty, lecz do Nikodema Fomicza, równocześnie pragnąc, by dotarły do Ilii Pietrowicza, który uporczywie udawał, że przegląda jakieś akta i ostentacyjnie zwracał na niego uwagi.
Za waszym więc pozwoleniem, panowie, wyjaśniam, że mieszkam już u niej około 3 lat. Dokładnie od tej chwili, kiedy tu z prowincji przyjechałem i wtedy, nawiasem mówiąc, czemu nie miałbym sam się przyznać do wszystkiego? I wtedy właśnie obiecałem jej, że ożenię się z jej córką. Było to ustne przyrzeczenie, zupełnie niezobowiązujące. Była to panna, przy czym nawet mi się nie podobała. Chociaż zakochany nie byłem. Jednym słowem, młodość. To znaczy, chcę powiedzieć, że miałem wtedy u gospodyni kredyt i częściowo prowadziłem tryb życia, może nazbyt lekkomyślny. Nikt nie żąda tutaj od pana osobistych wynurzeń, zresztą nie ma na to czasu. Dość obcesowy, z jakim triumfem przerwał mu Ilja Pietrowicz. Ale i Raskolnikow z zapałem wszedł mu w słowo, choć wiedział, że niezwykle trudno mu będzie mówić dalej. Choć zgadzam się z panem, to moje wynurzenia mogą się wydać niepotrzebne. Pozwólcie mi jednak, panowie, chociaż pokrótce wszystko wyłożyć. Przedstawić, w czym rzecz. A więc jakiś rok temu owej pani zmarło się na tyfus, a ponieważ gospodyni, gdy przeprowadziła się do tego domu, w którym teraz mieszka, chciała mnie mieć dalej ze swojego lokatora, oznajmiła mi, przy czym w niezwykle przyjacielskiej formie, że mimo bezgranicznego zaufania do mnie, byłaby zadowolona, gdybym wypisał jej weksel na 115 rubli, czyli na sumę, którą uznała, że jestem jej winien. I wystawcie sobie, panowie. Zapewniła mnie, że gdy tylko otrzyma ode mnie ten papier, znowu będę mógł mieszkać u niej na kredyt, jak długo tylko będę chciał. Ona zaś ze swojej strony nigdy, ale to nigdy nie da owego weksla do oprotestowania i będzie czekać, dopóki sam jej wszystkiego nie spłacę. I teraz oto, gdy straciłem lekcję i nie mam co włożyć do ust, daję go do wyegzekwowania. I cóż ja teraz mam począć? Wszystko to jest bardzo wzruszające, proszę szanownego pana, ale nas to zupełnie nie obchodzi, rzekł Ilja Pietrowicz, bezceremonialnie ucinając dalszą dyskusję. Musi pan napisać odpowiednie odwołanie oraz oblig, a to, że raczył się pan zakochać i wszelkie te tragiczne okoliczności nie mają z naszego punktu widzenia wpływu na sprawę. Ach ty, nazbyt okrutnie wymamrotał Nikodem Fomicz, który zasiadł przy biurku i zabrał się do podpisywania jakiś akt. Zrobiło mu się wstyd. Niechże pan więc pisze, powiedział do Raskolnikowa kancelista. Co mam pisać? Zapytał ten obcesowo. Podyktuję panu. Raskolnikowi wydało się, że ta jego spowiedź sprawiła, iż kancelista zaczął go traktować jakoś bardziej wzgardliwie i lekceważąco, lecz rzecz zadziwiająca, nagle stało się dla nich zupełnie obojętne, co kto o nim sądzi. Zobojętnienie to zaś nastąpiło w okamgnieniu, dosłownie w jednej chwili. I gdyby tylko zechciało nieco pomyśleć, to rzecz jasna, sam byłby szczerze zdegustowany tym, że jeszcze minutę temu mógł im mówić takie rzeczy, a nawet narzucać się im z tym, co w głębi serca nosił. I skąd wzięło się owo pragnienie ekspiacji? Teraz bowiem byłoby odwrotnie. Gdyby miał policjantów w pokoju, tym nagle znaleźli się jego najlepsi przyjaciele, to nie potrafiłby żadnemu z nich powiedzieć dobrego słowa. Raptownie jego serce do tego stopnia stało się obojętne na wszystko. Duszą jego owonęło nagle jakieś przygnębienie. Zaczął być świadom swego udręczającego, bezgranicznego osamotnienia. Zaś tym, co sprawiło, że w jego sercu nastąpiła ta nagła przemiana, wcale nie była myśl, że za bezeceństwo można by uznać jego nazbyt wylewne wynurzenia wobec Ilji Pietrowicza, czy też, że poczuł się dotknięty równie bezecnym zachowaniem kancelisty, pełnego satysfakcji z jego pognębienia. Och, cóż go teraz obchodziły jego własne podłości, czyjeś tam ambicje, jacyś porucznicy. Niemki, kąśliwe uwagi, wezwania na policję. W owej chwili, gdyby mu nawet odczytano wyrok skazujący go na spalenie na stosie, wysłuchałby go nie mrugnąwszy okiem, a nawet wątpliwie, czy wiedziałby, co mu czytają. Dokonało się w nim coś zupełnie mu dotąd nieznanego. Coś nowego, niespodziewanego, coś, czego nigdy jeszcze nie zaznał. Nie tyle zrozumiał, ile wyraźnie odczuł całą mocą swojego jestestwa, że nigdy więcej w żadnych okolicznościach życiowych do tych jego mości w komisariacie dzielnicowym nie wolno się zwracać z tak rozczulającą wylewnością, jak uczynił to przed chwilą, gdyż nie są to jego bliscy, ktoś taki jak rodzony brat czy siostra, lecz są to urzędnicy policyjni. Wrażenie to było dziwne i straszne. Głęboko odczuwał obcość tych ludzi. A najbardziej udręczające było to, że docierało to do niego raczej jako odczucie, którego nie umiał nazwać i zrozumieć. Było to najbardziej osobiste i bolesne doświadczenie ze wszystkich, jakie do tej pory w życiu go spotkały. Kancelista zaczął dyktować mu oświadczenie wedle przyjętego w takich przypadkach wzoru podaniowego. To znaczy, zapłacić nie mogę, przyrzekam to uczynić. Wtedy i wtedy, z
Z miasta nie wyjadę, mienia swojego nie sprzedam, ani też nikomu nie podaruję. Po czym następowało jeszcze kilka utartych formułek. Przecież pan nie jest w stanie pisać. Pióro wypada panu z ręki, zauważył kancelista z ciekawością, wpatrując się w Raskolnikowa. A może pan jest chory? Tak, w głowie mi się trochę kręci, ale niech pan dyktuje dalej. Ależ to już wszystko, proszę podpisać. Kancelista wziął od niego oświadczenie i zajął się innymi interesantami. Raskolnikow oddał pióro, lecz zamiast wstać i wyjść, oparł łokcie o biurko i ścisnął głowę dłońmi. Czuł się tak, jakby mu wbijano gwóźdź w ciemię. I wtedy nagle nawiedziła go dziwna myśl. Natychmiast wstać i podejść do Nikodema Fomicza i opowiedzieć mu o wszystkim, co się wczoraj wydarzyło. Wyznać wszystko z najdrobniejszymi szczegółami, a następnie pójść z nim razem do mieszkania i wskazać, gdzie ukrył łup. Pokazać mu kąt i dziurę za tapetą. Odczuwał tak nieodpartą potrzebę zrobienia tego, że nawet wstał, by swoją myśl wprowadzić w życie. A może jeszcze poczekać? Choćby minutę, przemknęło mu przez głowę. Nie, lepiej nie zastanawiaj się i zrzuć ten ciężar z siebie. Nagle jednak przystanął jak wryty. Nikodem Fomicz z wielkim przejęciem opowiadał coś Ili Pietrowiczowi i zaczęły do niego docierać następujące słowa. Przypuszczalnie obu zwolnią. Po pierwsze, nic się tu kupy nie trzyma. Niech pan zresztą sam osądzi. Jeśli by oni to zrobili, to niby dlaczego poszli po stróża? Żeby się tym samym pogrążyć, czy co? Chyba że z przebiegłości. Nie, jak na nich to zbyt sprytne. I wreszcie studenta Piestriakowa widzieli obaj stróże i jakaś mieszczka, gdy wchodził przez bramę na podwórze. Przyszedł z trzema przyjaciółmi i rozstał się z nimi przed bramą. Pytał też stróżów o drogę, jeszcze w obecności kolegów. Czy zacząłby taki, który z niecnym zamiarem przyszedł, wypytywać, gdzie stara mieszka? A Koch, to jest ten, który pierwszy pod mieszkanie staruchy zawitał, siedział przy tym... Przedtem pół godziny na dole u jubilera i dopiero dokładnie za kwadrans ósma poszedł na górę. Niech więc pan sam osądzi. Za pozwoleniem jednak rysuje się tu pewna sprzeczność. Sami przecież twierdzą, że pukali i drzwi były zamknięte, a po trzech minutach, jak przyszli ze stróżem, okazało się, iż są otwarte. W tym właśnie cała rzecz. Morderca niewątpliwie był w mieszkaniu i zamknął się na rygiel. Oczywiście, przyłapaliby go, gdyby Koch nie popełnił głupstwa i sam też nie poszedł szukać stróża. A tamten, w tym właśnie krótkim czasie, jak Kocha nie było pod drzwiami, zdążył zbiec po schodach i jakoś przyślizgnąć się obok nich. Koch nic tylko do Boga wznosi modły, żegna się prawą i lewą ręką. Gdybym tam został, powiada, to wyskoczyłby na mnie i rozwalił mi łeb siekierą. Chcę za uratowanie życia dać na moleben w cerkwi. Hehe. Czy ktoś widział mordercę? Czy tam się kogo zobaczy? Ta kamienica to istna Arka Noego, wtrącił kancelista, który przysłuchiwał się rozmowy ze swojego biurka. Sprawa więc jest jasna. Zupełnie jasna, gorączkował się Nikodem Fomicz. Raskolnikow wziął swój kapelusz i skierował się do drzwi, jednakże do nich nie doszedł. Kiedy odzyskał przytomność, zobaczył, że siedzi na krześle i z prawej strony podtrzymuje go za ramię jakiś jegomość, z lewej strony stoi inny ze szklanką napełnioną żółtową wodą, lecz przed nim zaś stoi Nikodem Fomicz i uważnie mu się przypatruje. Wstał z krzesła. Że się pan czuje? Dość ostro zapytał Nikodem Fomicz. Już składając podpis, ledwo pióro trzymał w ręku. Wtrącił kancelista, siadając na swoim miejscu i zabierając się do przeglądania akt. Od dawna pan choruje? Zawołał Ilja Pietrowicz ze swojego miejsca, unosząc głowę znad papieżysk. Rzecz jasna, też był przychory, gdy ten trwał w omdleniu. Natychmiast jednak odszedł, gdy wróciła mu przytomność. Od wczoraj, wykrztusił Raskolnikow w odpowiedzi. A wczoraj wychodził pan z domu? Wychodziłem. Chory? Chory. O której godzinie? O 8 wieczorem. A dokąd, jeśli można wiedzieć? Przejściem po ulicy. Krótko i węzłowato. Raskolnikow odpowiadał zdecydowanie, sylabizując słowa, blady jak chusta, nie spuszczając swoich czarnych, rozognionych oczu przed wbitym weń spojrzeniem Ilji Pietrowicza. Przecież on ledwie się na nogach trzyma, a ty... spróbował wtrącić się do rozmowy Nikodem Fomicz. Nie szkodzi, jakoś szczególnie akcentując słowa powiedział Ilja Pietrowicz. Nikodem Fomicz chciał jeszcze jakby coś dodać, lecz spojrzawszy na kancelistę, który również bacznie mu się przyglądał, postanowił milczeć. Nagle przestano mówić. Zaległa dziwna cisza. No dobrze, szanowny panie, odezwał się wreszcie Ilja Pietrowicz. Nie zatrzymujemy pana. Raskolnikow wyszedł. Dotarło do niego jeszcze, że po jego wyjściu w pokoju wszczęto ożywioną rozmowę, przy czym spośród wszystkich najgłośniej rozbrzmiewał, pełen znaków zapytania, głos Nikodema Fomicza. Na ulicy oprzytomniał ostatecznie.
Przeszukanie. Zaraz zrobią u mnie przeszukanie. Powtarzał w duchu, pragnąc jak najszybciej znaleźć się w domu. Łotry. Podejrzewają mnie. Niedawny strach znowu powrócił, oblatując go od stóp do głowy.